kolejna buta tego rządu, a szczególnie Platformy Obywatelskiej, która oszukała obywateli, ale szczególnie swoich wyborców, bo przed wyborami nie wspominała nic o tym, a po wyborach zaczęła mówić, że trzeba podnosić wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Uważamy jako strona społeczna i związki zawodowe, że jest to tak ważny obszar dla wszystkich Polaków, że takie sprawy nie mogą być uzgadniane w gabinetach polityki. My chcemy, aby o wieku emerytalnym była w Polsce szeroka debata. A żeby była ta debata, nie możemy dopuścić do tego, aby te rozwiązania proponowane przez Platformę weszły w życie. Dlatego postanowiliśmy, nie czekając na to, co zrobi rząd, czy będzie chciał w ogóle z nami pewne sprawy w tym temacie skonsultować, rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie projektu ustawy o podnoszeniu wieku emerytalnego. Jeżeli chodzi o podpisy referendum, trudno mi powiedzieć z różnych środowisk, bo mamy co godzinne, te podpisy są złożone do Warszawy, ale na ten moment na pewno jest już więcej niż 250 tysięcy. Przypomnę, że akcję rozpoczęliśmy, tylko mówię z Solidarności, przecież niektórzy zbierani będą dowozić, ale mamy z dzisiejszego dnia informację, że też możemy zbieranie podpisów wydłużyć. To jako Komisja Krajowa Solidarności zaprosiliśmy do współpracy pozostałe centrale związkowe i nie tylko centrale związkowe reprezentatywne, bo w tej chwili wspomagają nas kilkadziesiąt innych różnych stowarzyszeń, które zbierają też podpisy pod tym wnioskiem. My także wspierali jako Solidarność działania, które podjął już wcześniej Związek Zawodowy OPZZ. Mam na myśli tutaj o przechodzeniu na emeryturę w wieku 35 lat kobiety, 40 lat mężczyźni. Także wszystkie ręce na pokład, staramy się przede wszystkim zebrać podpisy i domagać się referendum. Koalicja w Sejmie nie podejmie takich działań, to niestety, Szanowni Państwo, skończył się okres sielanki dla tego rządu. Z tego miejsca chcemy powiedzieć, że z tym rządem tylko trzeba rozmawiać siłowo. Ile dialogu ze strony rządu, tyle z naszej strony. Chcemy jak najszybciej pierwsze 500 tysięcy podpisów zanieść do Sejmu, żeby rozpocząć procedurę, a na pewno dalej będziemy podpisy zbierać, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Nic o nas bez nas, nic o nas w tak ważnych sprawach dla nas, dla Polaków wszystkich, nie będą podejmować tylko i wyłącznie sami politycy. Od dzisiaj działania nasze w związku zawodowym będą wspólne. To, co na dzień dzisiejszy w nowej kadencji temu rządowi się udało, to jest to, że wspólnie związki zawodowe reprezentatywne starają się przeciwdziałać temu złu, który w tej chwili się dzieje i tej zarazie braku dialogu społecznego i tej buty i arogancji tego rządu, mówimy dosyć. Kredyt zaufania społecznego wyczerpał się. Jako związki zawodowe wspólnie jesteśmy wspólnotą celów. Wspólnie chcemy obronić prawa pracownicze, prawa emerytów i rencistów, prawa obywatelskie. Dlatego podpisujemy się pod inicjatywami referendalnymi. Podpisujemy się pod referendum, pod inicjatywami obywatelskimi, by niezagrożone i nieodebrane były resztki naszych praw pracowniczych.